Szanowni Państwo, poczet flagowy 4. Pułku Przeciwlotniczego dokona podniesienia flagi państwowej na maszt. Podczas podniesienia flagi państwowej zostanie odegrany hymn państwowy. Pana Robeckiego Gota, pana pułkownika Andrzeja Izyk. Dowodzi, witam zastępcę 19. komendanta Komendy Uzupełnień, dowódcę garnizonu Rowara Maszkowskiego, przewodniczącego Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy. Możemy sobie wyobrazić 94 lata temu w równie wiosennej pogodzie aurze, ale zimową porą radość kilku tysięcy Leszczyniów, którzy wypełnili leszczyński rynek. Radość z wyjątkowej okazji. Po prawie 125 latach Leszno wróciło w granicę Rzeczpospolitej, których wtedy było 17 tysięcy, w tym uwarowane sztandarami. Na czele, no i tłumy mieszkańców Leszna. Uroczysta msza święta poprzedziła tą uroczystość kontrolowana przez proboszcza Pawła Stańmeca z naszej parafii świętego Mikołaja. Występy chóru do imienia. W państwie i hejnale z wieży ratuszowej głos zabrał pan generał Józef Dowbor-Musiński,